W dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, czym jest deizm, czym jest teizm, a czym jest ateizm. Jeżeli podoba Wam się tematyka tego kanału, to z góry zachęcam Was do tego, żebyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, żebyście wyrazili swoją opinię. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu głównego, czyli komparystyki tych trzech pojęć. No więc teizm przez T jest to takie przeświadczenie o tym, bym powiedziała przeświadczenie, że Bóg istnieje, jest to wiara w tego Boga i jest to uznawanie właśnie tego, że jakaś siła wyższa gdzieś tam jest, stworzyła nasz świat i teraz kontroluje to, co się na tym świecie dzieje. Teistami są osoby, które wierzą po prostu w jakiegoś Boga. I wiadomo, że wiara może być monoteistyczna lub też politeistyczna, czyli że możemy wierzyć w istnienie jednego Boga, jak to na przykład wyznają chrześcijanie, lub wielu bogów, jak to na przykład miało miejsce w starożytnej Grecji, czy też w starożytnym Rzymie. Deizm przez D jest to natomiast taki pogląd, zgodnie z którym Bóg świat stworzył kiedyś, dawno, dawno temu, natomiast poniekąd go porzucił, przestał się nim interesować, nie wpływa już teraz w żaden sposób na to, co się tutaj dzieje. Deistami byli na przykład encyklopedyści, znany zapewne wielu osobom Voltaire, nawet określił Boga jako zegarmistrza, który tak jak nakręca się zegarek i on sobie potem działa, tak on stworzył ten świat, powołał go do życia, natomiast teraz już, tak jak zegarmistrz nie patrzy cały czas na zegarek, tak Bóg nie patrzy się już na świat. Trzecią grupą są ateiści, czyli ludzie, którzy wyznają pogląd taki, że Boga nie ma, czyli że po prostu, można powiedzieć tak kolokwialnie, wierzą w naukę, naukowo argumentują sobie wszelkiego rodzaju zjawiska, powstanie świata, powstanie kosmosu i tak dalej. I nie uznają oni, że jest jakaś siła wyższa, że jest jakiś kreator, który ten świat po prostu wygenerował. Są również agnostycy, o których nie wspominałam wcześniej, ale myślę, że warto wspomnieć teraz. Są to osoby, które nie podejmują się tematu osądu tego, czy Bóg jest, czy go nie ma, kto stworzył ten świat tak naprawdę. Oni uznają, że to nie leży w ich gestii, że oni i tak nie są w stanie udowodnić tego, czy ten Bóg jest, czy go nie ma. Że nie da się go sprawdzić, więc unikają wyrażania tego poglądu. Tutaj też na przykład odnośnie tego, czy Bóg jest, czy nie ma, to warto myślę też napomnieć o zakładzie Pascala, zgodnie z którym nam, ludziom, bardziej się opłaca w Boga wierzyć, bo jeżeli Bóg jest, to zapewni nam zbawienie, a jeżeli Go nie ma, to nic nie stracimy, wierząc w Niego na ziemi. Także to są takie postawy, wydaje mi się, cztery, z którymi możecie się zetknąć i które warto rozróżniać i wiedzieć, że teistami jest większa część Polaków, ale deista wcale nie wyklucza tego, że Bóg gdzieś tam jest, czy że nas stworzył. On po prostu twierdzi, że w tym momencie już po prostu tego świata nie kontroluje, bo teista twierdzi, że kontroluje, a ateista twierdzi, że świat się kontroluje sam dzięki prawom fizyki i po prostu dzięki naukowym dowodom. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!